Pojawienie się w programie Tomka Kamela było zaskoczeniem i to nie tylko dla fanów Tańca z Gwiazdami. Popularny prezenter i dziennikarz telewizyjny po raz pierwszy objawił się podczas sesji fotograficznej do billboardów, które możemy już oglądać w całej Polsce. Cztery godziny walcowałem. Dzisiaj muszę przyznać, że jest bardzo miły relaks. Jeszcze by się przydały takie małe, delikatne, tajskie ręce o sile imadła, które by mi pomasowały stopy. Zawsze zadbany i elegancki, na początku wydał się trochę spięty i onieśmielony. Później poznaliśmy prawdziwe oblicze Tomka. Zawodowo na co dzień jestem człowiekiem w telewizji, ale prywatnie, jak mówią ci, którzy znają mnie od tej strony, jestem tym, który ich dość dobrze rozśmiesza. I przy okazji jeszcze raz. Na co dzień jestem człowiekiem z telewizji, to tak zawodowo. A prywatnie ci, którzy mnie znają, twierdzą, że jestem tym, który ich rozśmiesza i to skutecznie. Przy okazji twierdzą, że jestem lojalny, co ważne. Tomasz Kamel, pierwszy taniec, walc angielski. I will be here, but you have to keep this here. Ale się dziewczyna zainstalowała. How does it look in the mirror? Does it look straight? I jeszcze pyta, jak to wygląda w pół. Więc ja mam nie powiedzieć. W tańcu podoba mi się to, że po półtora tygodnia pierwszy raz w życiu naprawdę tańczę, a przy okazji na każdym treningu mam kilkugodzinne lekcje języka angielskiego. Yes! We have very often during our trainings the situation when I try to smile and to have a right pose and you just pull my hair to have a proper position of the head and I said we can do it for the camera. And when you come from here, you finish it with flower. So this is like flower opening when you go from here, it's getting bigger and bigger and bigger and it opens the like that. Same entry as you did before. Mm-hmm. Bring her to your side, over, hold. Hello, into the camera, she goes back, and you go up. Waiting for her here, right arm, under her waist here. All right. No? Jeszcze do niedawna przeklinałem coś, co nazywa się double reverse spin, ale teraz nieustannie przeklinam coś, co się nazywa pivot. I w jednym, i w drugim chodzi o obroty, które sprawiają, że czasami wydaje mi się, że piętę mam tam, gdzie palce, a palce tam, gdzie piętę. A to jest dość podstępne. Ciekawe, kogo wyroluje w tańcu Rafał Brynda. Jako satyryk raczej wyśmiewałem Taniec z Gwiazdami do tej pory, ale tu spróbowałem właśnie wszystkich zaskoczyć i na razie się dobrze bawię. Dobre! 10-5. Yo! No co, no na co dzień jestem facetem, mężczyzną w średnim wieku, któremu się podobają kobiety. Który lubi dobre kino, muzykę i stara się każdą chwilę przeżyć w pełni. Cokolwiek by to znaczyło. Świetnie się tu czuję, odnalazłem swoją rolę jako tancerza. To jest we mnie gdzieś tkwi i tutaj się czuję, że mogę się zrealizować w pełni. Magda jest urocza, sympatyczna, uśmiechnięta ciągle i pełna optymizmu, mimo że ja chyba nie jestem dobrym materiałem na tancerza, bo jestem zbyt mało ruchliwy i elastyczny. Ona za to jest tak sprężysta, że aż... Rafał Bryndal, pierwszy taniec, cza-cza-cza. Cza-cza-cza, hop! Ten pistolet, nie mogę tego... To ma być James Bond, czy na przykład taki pistoleci? Cza-cza, do mnie, dwa, trzy, cza-cza, hop! Reka! Friru, hop, hop, pa, pa, ti, 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 obrót, hop, cza-cza-cza, dwa, trzy. Ale zostałem zaproszony na jej ślub, co uznałem za zaszczyt.
życie było jak taniec, żebyście nigdy nie pomyśleli. Kroku. Gdzie małżeństwo było jak moja czacza. Jeśli chcecie zobaczyć, dlaczego Wądraczkowa pływa na oblaczku, po prostu wróćcie do nas po przerwie. Helena Wądraczkowa. Wielka gwiazda. Sławna piosenkarka. Jej przeboje nucą miliony. Teraz w zupełnie innej roli. Nazywam się Helena Wądraczkowa, jestem z Pragi. Znacie mnie dobrze, wiecie jak śpiewam, a teraz zobaczycie jak tańczę. Taniec z gwiazdami. Nowa edycja. Od niedzieli 9 września w TVN. Do końca trzymała wszystkich niepewności. Wystąpi czy nie wystąpi? Zatańczy dla polskiej publiczności czy nie? Królowa czeskiej piosenki, Helena Wądraczkowa, była największą niespodzianką tej edycji. I to nie tylko dlatego, że w końcu zgodziła się wziąć udział, ale dlatego, że świetnie tańczy. Pani Wądraczkowa to jest zawód gwiazda. 30, 43 lata na scenie. Są wszystkie tytuły, jakie można było zdobyć na wszystkich kontynentach. To jest naprawdę gwiazda najwyższego formatu. Pocieszone muszę już iść na swym życiu, gdzie jestem z nim tancowała. Śpiewałam w Polsce dużo lat, ale państwo nie wie, jak ja tańczę. Helena Wądraczkowa. Pierwszy taniec. Quickstep. Taniec przynosi po prostu radość, szczęście i czucie takiego czegoś jak oblaczek. Co oblaczek? Oblaczek, jak powietrze. Wczoraj straciła do ludu. Do ludu. Do ludzi. Do ludzi. Nie do ludzi, do lodu. Ja do lodu. Tak, nogi miała w lodzie. Bardzo on bolał, bardzo on bolał po treningach. Pozor, bude zaper. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1
ta-ka-da-dum i ja-da-da-dum. Mam powiedzieć, nie mam powiedzieć? Powiem, też coś zaśpiewam. Nas czeka dużo, dużo pracy, że tyto styli tańca to jest coś innego niż swobodne ruchanie, albo ruszanie na scenie. Dlaczego? Co było źle? Potem pani wyjaśnię. Jak w manedzi. Jak na boksie. Jak niech się zapowie kurowski? Boks, jak na sporcie. Wszyscy są. Zabawia. No. Bardzo fajna. Dla energii. Dużo energii. Wszyscy jeden przez drugiego krzyczą. Dziś wszyscy jeszcze mają wielkie nadzieje. Program rozpoczyna się już za tydzień. Każdy może wygrać, ale każdy może też odpaść w najmniej oczekiwanym momencie. Co przyniosą uczestnikom tej ostatniej już edycji najbliższe 3 miesiące? Jedno jest pewne. Niezależnie od tego, czy zdobędą kryształową kulę, czy nie, bohaterowie programu pozwolą nam przeżyć niezapomniane chwile i niezwykłe emocje. Nie pozostaje nam więc nic innego,
wywiad zaprosić wszystkich Państwa do tańca. Wszak przecież o to w życiu chodzi.